Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Znowu kolejna część świątecznej, można powiedzieć, gorączki kolędowej. Bóg się rodzi, tylko wersja alternatywna, czy różne zastosowania, ewentualnie przejścia i takie różne bariery, które można byłoby zastosować w przypadku tej kolędy. Oczywiście też na przesterze. W pierwszym filmiku, do którego link jest tam, będzie poniżej, był ten utwór, ta nasza fajna kolęda, była zagrana w tonacji E. Oczywiście teraz, jeśli chodzi o jakieś alternatywne wersje, to po pierwsze, alternatywą już byłaby zmiana tonacji, czyli na przykład załóżmy gramy sobie przez pół godziny Bóg się rodzi, śpiewamy, można później przejść na przykład na Bóg się rodzi od D. Słyszycie, to już jest taki, można powiedzieć, zmiana, tak nagle ta-da-da-dam. Albo później jeszcze można przejść. Więc to już, można powiedzieć, dodatkowo jakby to zaczynamy przerabiać troszeczkę tą kolędę. Oczywiście schemat jest ten sam palców, który tam pokazywałem w tym pierwszym filmiku. Oczywiście możemy to też zmienić, możemy zagrać przecież na najcieńszej strunie. I można sobie kombinować, grać dowolnie. Oczywiście te dźwięki trzeba było obadać, ewentualnie skorzystać ze skali chromatycznej, którą tam wam pokazywałem, i obadać, jakie dźwięki mieliśmy w tej pierwotnej wersji, i wtedy sobie poprzerabiać do pozostałych jakichś innych wersji. No mogę równie dobrze zacząć od B. Sobie ciupkać tu. Teraz spróbujmy się skupić na przesterku. Jeden z możliwych sposobów, jakie zagrałem. Oczywiście nie zawsze nawet grałem dźwięki, które były w tej pierwszej wersji po kolei, tylko alternatywnie po prostu je zacząłem zmieniać. Thank you.
dużo tutaj nakombinować. Oczywiście kwestia to tylko jest gustu i po prostu naszych możliwości, naszych fantazji. Myślę, że tutaj fajnie, gdyby każdy z Was też popróbował na ten sposób metalowy zagrać. Naturalnie do tego można sobie nagrać jakiś podkład i do tego podkładu grać te melodyjki, samą tą kolędę na przesterze. Więc właściwie tutaj kombinujcie, to przynajmniej fajne efekty przynosi, a poza tym mi się wydaje, że dodatkowo troszeczkę urozmaica te kolędy, które można powiedzieć rok w rok je słuchamy i zawsze na początku jest ok, posłuchamy, jak fajny jest klimat, no i to jest zrozumiałe, ale później troszeczkę nam się zaczyna robić niedobrze od tego wszędzie puszczania, no bo to w radiu słyszymy, w telewizji, filmy wszelkie i po prostu troszeczkę to nas nudzi, więc myślę, że ta wersja tych kolęd, taka alternatywna właśnie, jaką zagrałem teraz, myślę, że to będzie też fajnym rozwiązaniem i takim odetchnięciem może troszeczkę od tej tradycyjnej wersji, którą zawsze maglujemy i w szkołach, i w domu, więc do dzieła, grajtajcie, pany papatki.